Hej, w tym odcinku opowiem Wam trochę o ostrości, o tym, dlaczego niektóre zdjęcia wychodzą nieostre, dlaczego warto dążyć do tego, żeby zdjęcia były jak najbardziej ostre, co wpływa na stopień tej ostrości i co może nam ją popsuć. A jeżeli macie problem z ostrością na Waszych zdjęciach, to z pewnością dowiecie się z tego odcinka, jak unikać tego problemu i jak sprawić, żeby zdjęcia za każdym razem... Wychodziły ostre, jeżeli tego chcecie. Zacząć należy od tego, że oczywiście, jako fotografowie przyrody, powinniśmy dążyć, aby nasz obiekt fotografowany raczej za każdym razem był jak najbardziej ostry. Natomiast ostrość to jeden z elementów, z którego możemy korzystać w sposób taki bardziej kreatywny. Ostrość w punkt, ostrość jak żyleta pozwala na wyeksponowanie naszego obiektu, na pokazanie jego szczegółów. Jak najbliżej, jak najwyraźniej, w taki sposób, żeby nie było wątpliwości, co na tym zdjęciu się znajduje. Z kolei, jeżeli mamy zdjęcie nieostre i ten obiekt na zdjęciu fotografowany nasz jest nieostry, no to takie zdjęcie nie jest zazwyczaj dobrze odbierane. Natomiast, jeżeli w kreatywny sposób wykorzystamy te nieostrości, które będziemy potrafili świadomie tworzyć, to wpłynie to na to, jak nasze zdjęcie będzie odbierane końcowo jako całość. Jako taki sztandarowy przykład nieostrości na zdjęciu, która wykorzystana jest w sposób kreatywny, możemy przytoczyć po prostu rozmyte tło, tak zwany jeżeli obiekt mamy całkowicie ostry, fotografujemy z maksymalnym otworem przysłony na długiej ogniskowej i ten obiekt jest jeszcze w odpowiednim, odpowiedniej odległości od tła, czyli jest od tego najbliższego elementu, który robi za tło odpowiednio daleko odsunięty, no to to tło prawie zawsze będzie rozmyte i powoduje to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nasz obiekt fotografowany na zdjęciu wyróżnia się, bo jest to element najostrzejszy, czyli to, co ludzkie oko podczas oglądania tego zdjęcia wyłapie jako pierwsze. Fotografowany obiekt będzie najostrzejszy, będzie bardzo kontrastowy, rzuci się w oczy od razu i od razu będzie wiadomo, jaki jest temat tego zdjęcia, o czym jest to zdjęcie. Z kolei tło rozmyte, to co będzie za nim. Jeżeli to wszystko pięknie pastelowo porozmywamy, nie będzie tam żadnych szczegółów, to po pierwsze nasze oko nie wyłapie tego tak szybko i powędruje prosto do tego modela, co jest zabiegiem bardzo pożądanym, jeżeli chcemy tego, ten właśnie obiekt uwydatnić, tak? jeżeli chcemy, żeby to była pierwsza rzecz, na którą widz zwrócił uwagę, a po drugie odseparuje ten zabieg, to rozmycie właśnie modela od tła, co sprawi, że całość będzie wyglądała bardziej estetycznie. I to tak słowem wstępu. Po prostu należy zwrócić uwagę na to i chciałem to zaznaczyć w tym wstępie, że nieostrość niekoniecznie jest niepożądana. Są również inne zabiegi związane z nieostrością na zdjęciu, które możemy jako fotografowie wykorzystać, na przykład rozmycie ruchu, rozmycie płynącej wody, ruch, ruch skrzydeł, ptak w locie rozmyty, tak zwany panning, czyli Taki podłużny sposób rozmycia tła, związany z tym, że podczas fotografowania na odpowiednim czasie, my ciągniemy obiektywem za tym, co chcemy, żeby, było, żeby pozostawało w płaszczyźnie ostrości, a to, co za nim rozmywa się w trochę inny sposób niż przy użyciu zwykłego rozmycia tła. I tego typu rzeczy można wykorzystać, jeżeli wiemy, jak tą nieostrość wywołać i jak kreatywnie, w sposób świadomy, użyć tej nieostrości. Natomiast w odróżnieniu od tych zabiegów kreatywnej stylistyki, powiedzmy, My jako fotografowie dążymy zazwyczaj do tego, żeby wykorzystać tą ostrość, jaką, na jaką pozwala nam obiektyw i aparat w 100%. Czyli nie chcemy się po prostu rozminąć z tą ostrością, chcemy, żeby obiekt był ostry w punkt ostry jak żyleta. I zaraz powiemy sobie o tym, co wpływa na tą ostrość. A tych rzeczy wpływających właśnie na ostrość jest kilka i każda z nich jest prawie równie istotna. Pierwsza, taka najbardziej podstawowa moim zdaniem, to wielkość otworu przysłony czyli po prostu wartość f, jaką ustawimy sobie w aparacie. Drugi element, czyli czas otwarcia migawki, taki, który pozwoli nam zamrozić ruch i spowodować, że każde poruszenie się obiektu nie zostanie na zdjęciu pokazane w formie właśnie takiego rozmycia związanego z nieostrością, pośrednio związane z przysłoną odległość obiektu od płaszczyzny, Ostrości, czyli to, jak bardzo obiekt będzie mógł względem obiektywu przemieszczać się do przodu i do tyłu, aby nie wyjść z tego stworzonego przez nas pola ostrości, oraz mimo wszystko sprzęt. Dlatego, że wykonując w takich samych warunkach, tym samym aparatem zdjęcie tego samego obiektu w tym samym czasie, czyli przyjmijmy w takich, takich warunkach laboratoryjnych całkowicie, ale różnymi obiektywami, każde z tych zdjęć, pomimo identycznych warunków, identycznych ustawień, identycznego aparatu, Każde z tych zdjęć będzie ostre w różny sposób. Ten szczegół, po przybliżeniu razy 100% czy, czy 200%, ten szczegół będzie mniej lub bardziej szczegółowy, w zależności od obiektywu. Po prostu różne obiektywy posiadają nie wiem czy to jest fachowe określenie ale różną rozdzielczość i w różny sposób są w stanie ten obiekt maksymalnie wyostrzyć. Natomiast Raczej nie ma takiego obiektywu z rozsądnej półki cenowej, bo oczywiście pomijamy takie plastikowe Chińczyki, wynalazki za 20, 30, 50 dolarów. Zdecydowana większość obiektywów nie powinna mieć problemu z wygenerowaniem ostrego zdjęcia, jeżeli się do tego przyłożymy. Także, jeżeli macie problem z ostrzeniem zdjęć i chcecie to zwalić na obiektyw, no to możecie powiedzieć, że ok, ten obiektyw nie jest do końca ostry, ale. W żadnym wypadku nie powinniście mówić, że to zdjęcie jest nieostre, bo wasz obiektyw jest nieostry. Więc po kolei omówię teraz wszystkie te czynniki, o których wspomniałem. Zacznijmy może od przysłony. Domknięcie przysłony wpływa korzystnie na wygenerowaną ostrość. To znaczy, całkowicie otwarta przysłona z reguły spowoduje to, że zdjęcie będzie troszeczkę mniej ostre, niż gdybyśmy domknęli ją, na przykład do F4, F56 albo F8. Wiele obiektywów wysokiej klasy jest tak samo ostrych już od pełnej dziury, czyli już od przysłony maksymalnie otwartej. Ale tego samego nie można powiedzieć o obiektywach ze średniej półki. Tutaj ta zasada przymknięcia przysłony przynajmniej o jeden stopień z reguły powoduje, że ta ostrość będzie troszeczkę mocniejsza, troszeczkę wyraźniejsza. Po prostu zdjęcie będzie ostrzejsze po przymknięciu tej przysłony. Dodatkowo warto zaznaczyć, że każdy aparat ma swój taki punkt idealny ostrości, związany z przysłoną, na różnej tej przysłony wartościach. To znaczy. Jeden obiektyw będzie najostrzejszy, także ostrzejszy już być nie może na przysłonie powiedzmy F8, a inny, ten sam punkt, taką samą ostrość najlepszą dla siebie, dla tego konkretnego modelu obiektywu uzyska przy przysłonie na przykład F11. I w tym miejscu gorąco zachęcam Was do wytestowania swoich obiektywów. Ustawcie sobie obiektyw na statywie. Wykonując zdjęcie cały czas w takich samych warunkach tego samego obiektu. Sprawdźcie na różnych przysłonach po przybliżeniu później sobie w programie graficznym na komputerze o 100 czy 200%. Sprawdźcie na jakiej przysłonie szczegół będzie Waszym zdaniem, szczegół, który sobie przybliżycie, będzie Waszym zdaniem najostrzejszy. I teraz, żebyście nie zachłysnęli się tym, co ja wam właśnie powiedziałem, to absolutnie nie znaczy, że nie przymykając tej przysłony, że fotografując na całkowicie otwartej przysłonie, wasze zdjęcia będą nieostre. Chodzi tylko o to, żeby, żeby poprawić tą ostrość o 5, 7, 8% względem całkowicie otwartej przysłony. Jeżeli macie takie warunki, które pozwalają na to, żeby przymknąć przysłonę, to ja zalecam, żebyście zrobili to przy fotografii szczególnie zwierząt, bo wtedy ten szczegół będzie minimalnie bardziej wyraźny. Natomiast ja osobiście w większości przypadków sam się przyznam, nie robię tego, fotografuję cały czas na maksymalnie otwartej przysłonie, bo dzięki temu wpuszczam więcej światła na matrycę, mogę korzystać z troszeczkę niższego ISO i jednocześnie używać krótszych czasów, na przykład do fotografii ptaków w locie, jeżeli chcę zamrozić ruch. Więc konkluzja tutaj mogłaby być taka, że tak, jak najbardziej, domykając przysłonę, my zwiększymy, poprawimy tą ostrość, ale nie jest to na tyle ogromna różnica, żeby zawsze priorytetyzować właśnie to przymknięcie przysłony dla uzyskania tej mistycznej większej, lepszej ostrości. Z przysłoną i ostrością jest związana jeszcze jedna rzecz, mianowicie większość obiektywów wpada w tak zwaną, czy przymknięcie przysłony powoduje tak zwaną dystorsję, i w pewnym momencie, domykając tą przysłonę, obiektyw traci swoją ostrość. Po prostu przestaje być możliwie najostrzejszy. Zwiększanie wartości przysłony przestaje wpływać korzystnie na ostrość. Mniej więcej dla większości obiektywów nie jest to absolutnie zasada i żaden wyznacznik, ale tak pirazy oko. W okolicach f11, f16, wszystko powyżej, no, nie wpływa już korzystnie na ostrość. I teraz bardzo ważna rzecz, i mam nadzieję, że uda mi się to opisać bez wprowadzania zbędnego zamętu. Wartość przysłony ma też bezpośredni wpływ na wielkość płaszczyzny ostrości, czyli zwiększając wartość przysłony, domykając przysłonę, powodujemy, że obszar na zdjęciu, który jest ostry, zwiększa się. Zastanówcie się, jak łatwo jest uzyskać rozmyte tło przy maksymalnie otwartej przysłonie. Prawie wszystko, co za obiektem, a jeżeli jesteśmy blisko tego obiektu, to nawet niektóre elementy za punktem ostrości, stają się w łatwy sposób rozmyte, jeżeli ta przysłona jest maksymalnie otwarta. Natomiast jeżeli ją domykamy, to ten obiekt wpada nam w płaszczyznę ostrości i więcej rzeczy na zdjęciu w większej odległości od tego punktu ostrzenia staje się ostre. Dlatego jeżeli fotografujemy na przykład dwa obiekty, dwa ptaki obok siebie, czy dwie osoby, dwa zwierzęta, dwa cokolwiek. Warto przymknąć przysłonę, aby oba z tych obiektów znalazły się w płaszczyźnie ostrości. Ja opisałbym to w taki sposób, że im bardziej otwarta przysłona, im mniejsza wartość F, tym mniej rzeczy zmieści się w polu ostrości. Im bardziej przysłonę przymykamy, czyli zwiększamy wartość F, tym więcej rzeczy zmieści się w tym polu ostrości, po prostu będzie ono większe. W tym miejscu warto też zaznaczyć, że na wielkość tej płaszczyzny ostrości ma również wpływ ogniskowa aparatu. Im dłuższa ogniskowa, im więcej milimetrów, tym ta płaszczyzna ostrości będzie mniejsza, węższa. Dlatego do zdjęć portretowych poleca się z reguły obiektywy o dłuższej ogniskowej, 85, 135. No, przy naszej fotografii przyrodniczej tło, cały obraz jest tak skompresowany, że przy tych 600 mm nasza płaszczyzna ostrości jest naprawdę, naprawdę niewielka. W związku z czym nawet na F11 czy F16 jesteśmy w stanie bardzo intensywnie rozmyć tło za obiektem, czego nie można zrobić, albo jest to bardzo ciężkie w obiektywach o krótszej ogniskowej. Cześć, słuchajcie, yy, muszę Wam przerwać film. W tej chwili mówię do Was z przyszłości. Yy, oglądając ten materiał. Będziecie pewnie w stanie zauważyć, że w filmie, w którym mówię o poprawności ustawiania ostrości, ostrość się gubi. No, niestety zauważyłem to dopiero w domu w postprodukcji filmu. Dzieje się tak, dlatego że podczas kręcenia wideo ta czapka zasłania mi oczy, rzuca bardzo cień. Obiektyw, który mam założony, nie jest demonem ostrości, że tak powiem. I nie pomaga to niestety autofokusowi w poradzeniu sobie ze złapaniem mojej twarzy, w związku z tym ten fokus może gdzieś tam myszkować, ale jak sami widzicie, znam przyczynę, jestem w stanie ją następnym razem wyeliminować. Po prostu zacząłem nagrywać w takim trybie, który powoduje, że dla aparatu całe otoczenie jest mniej kontrastowe. I robię to troszeczkę dla testów, dlatego żeby być w stanie te materiały dawać troszeczkę lepiej obrobić, troszeczkę bardziej podziałać, jeżeli chodzi o kolorystykę, o poprawną kolorystykę, bo zauważyłem, że do tej pory na większości moich filmów skóra jest albo za bardzo czerwona, albo za bardzo niebieska, albo za bardzo pomarańczowa, więc jest kilka powodów, dla których ten fokus tak się gubi. No, natomiast przeglądając sobie moje zdjęcia możecie zweryfikować, czy zdjęcia wychodzą ostre, czy nieostre. Jeżeli chodzi o filmy, no to sam uczę się jeszcze wszystkich ustawień aparatu dotyczących filmowania. A teraz wracamy już do materiału. Kolejna rzecz, czyli autofocus i manual focus. Jeżeli nie jesteście pewni, czy tryb autofokusa, którego akurat używacie, jest odpowiedni dla danej sytuacji lub widzicie, że ten autofokus po prostu gubi się z jakiegoś powodu, warto sprawdzić, czy fokusując manualnie nie naprawicie tego problemu. W wielu lustrzankach cyfrowych starej generacji występował problem tak zwanego front focusingu i back focusingu. Polegało to na tym, że aparat nieskalibrowany odpowiednio z obiektywem, którego aktualnie używacie, sygnalizował złapanie ostrości w punkcie, który wy sobie wybraliście, ale sama płaszczyzna ostrości była nieznacznie przesunięta, niezależnie od tego, co zrobiliście, albo do przodu, albo do tyłu, w ten sposób, że ostrość zawsze była parę centymetrów albo milimetrów za obiektem lub przed obiektem. Problem ten występował głównie w lustrzankach cyfrowych. Bez bezlusterkowcach ten problem już nie występuje, ale jeżeli korzystacie dalej z lustrzanek cyfrowych, to możecie w bardzo prosty sposób skorygować ten backfocusing lub frontfocusing, po prostu kalibrując swój obiektyw razem z aparatem. Jeżeli macie podejrzenia, że właśnie was, waszego sprzętu może dotyczyć ten problem, to w opisie tego filmu zalinkuję wam fajny artykuł, w którym opisane jest, jak w domowych warunkach przeprowadzić test, czy wasz aparat z obiektywem cierpi. Na tą właśnie przypadłość. Jeżeli okaże się, że tak, nie ma się czym martwić, wystarczy oddać aparat do serwisu i za parę dziesiąt, może 100, może 150 zł w serwisie skalibrujecie sobie ten sprzęt w taki sposób, że problem zostanie całkowicie wyeliminowany. Sam autofokus również może gubić się z wielu różnych powodów. Najczęstszą przyczyną tego, że autofokus nie radzi sobie po prostu, myszkuje, zmienia punkt ostrości, kombinuje, przeskakuje z jednego elementu zdjęcia na drugi. W zasadzie są dwie takie najczęstsze przyczyny. Pierwsza z nich to bałagan w kadrze. Jeżeli macie dookoła dużo gałęzi, dużo rzeczy, które przeszkadzają, które nachodzą na obiekt, są przed nim, za nim, niektóre autofokusy, szczególnie te starszej generacji, mogą nie wykryć obiektu. W nowoczesnych bezusterkowcach ten problem jest w bardzo prosty sposób rozwiązywany, mianowicie wiele aparatów posiada autofokus na twarz lub na oko obiektu. No i tutaj jeżeli fotografujemy istoty żywe, ludzi, zwierzęta, to problem jest całkowicie rozwiązane, a w przypadku nie wiem, krajobrazów czy martwej natury możemy sobie zawsze wspomóc e, fokusowaniem manualnym. A druga przyczyna, dla której nasz autofokus może nie do końca fokusować w tym miejscu, w którym my akurat chcemy, żeby wyostrzył, jest po prostu brak światła. Im ciemniej, tym gorzej dla autofokusa i czasami może on się po prostu pogubić niezależnie od tego, co zrobimy i nie jest to powód do paniki, trzeba po prostu wiedzieć, w jakiej sytuacji nasz autofokus przestaje sobie radzić i zrobić wszystko, żeby dać mu troszeczkę więcej światła, albo może troszeczkę się przesunąć, na przykład i spróbować sfokusować na bardziej kontrastującym elemencie zdjęcia. I w tym miejscu warto zaznaczyć, że nie bez znaczenia są tutaj także tryby autofokusa, które my wybierzemy. Dwa najpopularniejsze, czyli autofokus punktowy AFS w przypadku Sony, S jak single point, czyli. Punkt, jeden punkt fokusowania i AFC, autofocus Continuous, czyli autofocus stały, ciągły. Te dwa tryby fokusowania różnią się od siebie dokładnie tym. AFS dla Sony, akurat w przypadku Nikona i Kanona, te nazwy są troszeczkę inne. W każdym razie autofokus punktowy fokusuje raz. Po naciśnięciu przycisku, pod którym macie ustawiony e, autofokus, przyciskając go w trybie AFS, złapie ostrość w wymaganym punkcie i tam ją zostawi. Natomiast w przypadku AFC, czyli autofokusa ciągłego, silnik autofokusa będzie w dalszym ciągu pracował i starał się nadążyć za obiektem, jeżeli na przykład on się porusza. To znaczy, że przytrzymując przycisk autofokusa, ten fokus nie zostanie zablokowany w tym punkcie, w którym akurat ten punkt sobie ustawiliście, tylko będzie przemieszczał się razem z obiektem, na którym chcecie ustawić ostrość. I taka ogólna zasada, którą można się kierować, AFS można używać w przypadku obiektów, które się nie poruszają. W przypadku obiektów, które się ruszają, zwierząt, ptaków w locie, zwierząt w biegu, ludzi w ruchu, najlepszy będzie autofokus ciągły, czyli AFC. I wróćmy teraz na chwilę do naszego czasu otwarcia migawki, o którym mówiliśmy na początku. Tutaj pomówimy o nim w kontekście stabilizacji obrazu. Stabilizacja pomaga utrzymać aparat, czy wstrzymać, zamrozić ruch przy czasach otwarcia migawki, w których normalnie obiekt zostałby poruszony, czy po prostu zdjęcie byłoby ruszone. I w tym miejscu chciałbym wspomnieć o jednej bardzo ciekawej zasadzie, którą warto sobie zapamiętać. Zasada ta podpowiada nam, w zasadzie w każdej chwili można z, jej, z niej skorzystać, podpowiada nam, jaki czas otwarcia migawki jest odpowiedni dla naszego obiektywu, aby zdjęcie nie zostało poruszone. Nie mówimy tutaj o ruchu, o obiektach w ruchu, ale o takich raczej statycznych zdjęciach. Minimalny czas otwarcia migawki, taki, który zawsze możecie zastosować, mając w zasadzie prawie pewność, że zdjęcie nie będzie poruszone. I ta zasada mówi, że czas otwarcia migawki dla danego obiektywu powinien wynosić 1 łamane przez efektywną ogniskową obiektywu. I mówię tutaj o ogniskowej efektywnej, dlatego że należy wziąć pod uwagę też to, czy obiektyw zamontowany jest do aparatu pełnoklatkowego, czy do kropa. I żeby nie zostawić Was bez przykładu tego, o czym mówię, jeżeli obiektyw, którym teraz nagrywam, to z 13 mm, to moja ogniskowa to będzie 1 przez 13, czyli 1 po prostu 13 sekund. A w zasadzie tak by było, gdyby Viltrox był zamocowany na aparacie pełnoklatkowym. Wtedy wystarczyłaby 1,13, aby powiedzmy utrzymać zdjęcie z ręki nieporuszone. Natomiast z uwagi na to, że trzeba wziąć pod uwagę właśnie efektywną ogniskową, czyli trzeba pomnożyć te 13 mm przez mój crop faktor, jakim jest 1,5, to z moich 13 robi się 19,5 mm, czyli przybliżając 1,20 sekundy dla tego obiektywu przy fotografii z ręki będzie bezpieczna. I teraz dlaczego o tym mówię przy okazji rozmowy o stabilizacji obrazu? Ponieważ przy obiektywach, z których ja korzystam i część z Was pewnie także, czyli obiektywów Super Tele, gdzie ogniskowe obiektywu to nierzadko 500 mm albo 600 mm, no to jeżeli to sobie przemnożymy przez 1,5, to na przykład w przypadku mojego obiektywu staniemy 900 mm. Wtedy takim bezpiecznym czasem dla tego obiektywu miałaby być 1 900, 1 tysięczna sekundy. No, ciężko robić za każdym razem zdjęcie na jednej tysięcznej sekundy, bo po prostu zabraknie nam w pewnym momencie światła. I tutaj z pomocą przychodzi stabilizacja obrazu. Dzięki niej ja na przykład wiem, że swoim obiektywem z ręki, stojąc stabilnie, zapierając się, przytrzymując solidnie aparat, przykładając oko do wizjera i przyciskając dodatkowo wizjer do brwi, ja jestem w stanie utrzymać ten aparat w taki sposób, żeby bez poruszenia fotografować powiedzmy na... Nawet 1,5 sekundy w ekstremalnych warunkach, ale wiem, że tak bezpiecznie przy 1,250 sekundy ja jestem w stanie raczej na luzie ten aparat z obiektywem utrzymać. I dzieje się tak tylko i wyłącznie dzięki stabilizacji. Więc musicie sami ze swoim sprzętem, tak jak z wieloma rzeczami, o których wspominałem, potestować, sprawdzić jego granice i do tego Was za każdym razem i w wielu już filmach zachęcałem. Korzystajcie z tego sprzętu, sprawdzajcie w jakich ekstremalnych warunkach możecie z niego korzystać, żebyście później w terenie nie mieli niespodzianek. Kolejna ważna rzecz, jeżeli mówimy o ostrości zdjęć, to wykorzystanie zdjęć seryjnych, aby uzyskać czy zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zdjęcia jak najbardziej ostrego. Szczególnie jeżeli obiekt, który fotografujecie, porusza się, warto ustawić jak najszybszą serię zdjęć i strzelać po prostu jak z karabinu maszynowego w związku z tym, że tych zdjęć będziecie mieli więcej, a autofokus, mam nadzieję, że przy takiej serii wiecie, że ustawić go jako autofokus ciągły i tak ustawiony autofokus przy zdjęciach seryjnych ciągłych będzie miał dużo wyższe szanse na zrobienie zdjęcia ostrego, a wy będziecie mieli dużo więcej zdjęć, z których możecie wybrać na przykład jedno ostre spośród 50, które zrobiliście w ciągu kilku sekund. I ktoś powie, OK, ale to jest marnotrawstwo miejsca na karcie, czy marnotrawstwo migawki. Po pierwsze, możecie to robić na elektronicznej migawce, o której za chwilę wspomnę, a po drugie, w bardzo wielu przypadkach robiąc zdjęcie pojedyncze, jeżeli miałoby być ono rozmazane, czy nieostre, no, trzeba sobie pomóc, trzeba zmaksymalizować szanse na to, że zdjęcie, które wykonamy, będzie ostre czy że zdjęcie danej sytuacji nie przeleci nam koło nosa. Więc zdjęcia seryjne jak najbardziej, nawet jeżeli wykonujemy zdjęcia na bardzo długim dla naszego obiektywu czasie naświetlania, czy stosunkowo długim, powiedzmy, to taka seria zwiększa nasze szanse na to, że znajdziemy spośród tych wszystkich wykonanych ujęć zdjęcie, które będzie odpowiednio ostre. I w końcu. Narzędzie, które możemy wykorzystać, aby zwiększyć stabilność aparatu przy długich czasach otwarcia migawki, statyw. Statyw powoduje, że aparat podczas robienia zdjęć nie jest okraszony takim negatywnym czynnikiem, jakim jesteśmy my. Czyli stawiamy aparat przy dobrze ustawionym statywie, w pozycji, w której on nie ma prawa drgnąć, w której stoi po prostu stabilnie. Sam aparat się nie rusza, więc jedyny ruch, na jaki narażony jest czy nasz autofokus, czy nasza matryca aparatu. To ruch związany z tym, że nasz obiekt na przykład się porusza. Więc ktoś może powiedzieć, że ok, więc stawiajmy aparat na statywie zawsze przy fotografowaniu z długim czasem naświetlania i zdjęcie powinno wyjść nieporuszone, tak? No, w większości przypadków tak. Robiąc zdjęcie krajobrazu, na przykład tego, który jest za mną, przy takim ustawieniu jak teraz aparat widzicie, on się nie rusza. Ja się poruszam, ale sam obraz, jeżeli spojrzycie sobie na ramkę tutaj kadru dookoła mnie, to zobaczycie, że aparat stoi w miarę stabilnie. Natomiast jeżeli robiłbym zdjęcie na dosyć długim czasie naświetlania, to mimo wszystko ruch, którego teraz na filmie nie widać, na zdjęciu mógłby być widoczny, a mogłoby to być spowodowane mikrowibracjami, w które wpada ten aparat na statywie. Po pierwsze, przez to, że wieje i aparat w sposób niewidoczny dla naszego oka może się poruszać, przez co przy długim czasie naświetlania no, ruch zostanie rozmazany, a po drugie, podczas klapnięcia migawki czy klapnięcia lustra w lustrzance, Również takie wibracje mogą spowodować poruszenie aparatu, a przez to poruszenie zdjęcia w efekcie końcowym. Przed wiatrem można zabezpieczyć statyw w bardzo prosty sposób. Większość statywów posiada jakiś haczyk, uchwyt, na którym możecie powiesić, czy worek z piachem, czy plecak, z którym idziecie, po prostu powiesić coś ciężkiego i dociążyć nas, nasz statyw, przez co wiatr nie będzie tak negatywnie wpływał na ruch tego statywu. A jeżeli szukacie sposobu na zniwelowanie wibracji samego aparatu podczas klapnięcia migawki, no to tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego elementu, o którym trzeba powiedzieć, a jest to zastosowanie migawki elektronicznej. Migawka elektroniczna, czyli brak tego charakterystycznego klapnięcia podczas naciskania zdjęcia. Zdjęcie podczas korzystania z migawki elektronicznej wykonywane jest całkowicie po cichu, chyba że włączycie sobie jakąś symulację dźwiękową. To jest jedna rzecz, a drugi plus uważam jest taki, że nie zużywa się wtedy migawka mechaniczna, bo ona nie pracuje tylko. Elektronicznie wywoływany jest efekt podobny do tego klapnięcia migawki, czyli zdjęcie symuluje użycie migawki mechanicznej. I ma to niewątpliwie swoje plusy, o których wspomniałem. Absolutnym plusem i rewelacją jest to, że można fotografować całkowicie po cichu, więc w fotografii z ukrycia ja bardzo często korzystam z migawki elektronicznej, bo po prostu aparat nie wydaje żadnego dźwięku. Jeżeli ja się nie poruszę, jeżeli ja nie wydam dźwięku, to aparat wykonuje zdjęcia całkowicie bezszelestnie. Natomiast sama elektroniczna migawka posiada jeden ogromny minus, który w droższych aparatach jest całkowicie wyeliminowany, ale w większości aparatów z niższej i ze średniej półki ten problem występuje i jest mocno uciążliwy. A mowa tutaj o efekcie tak zwanym rolling shutter. W większości droższych i profesjonalnych bezusterkowców została zastosowana tak zwana migawka globalna. Czyli ona wykonuje zdjęcie na całej powierzchni naszej matrycy, całą powierzchnią sensora w jednym momencie. Natomiast w tańszych aparatach i też w troszeczkę starszych ta migawka elektroniczna jest migawką postępową, czyli ona rejestruje obraz z góry do dołu albo z dołu do góry. Przez co, jeżeli migawka jest w trakcie rejestracji w tym miejscu, a obiekt tutaj się porusza, to kiedy ona zarejestruje obraz w tym miejscu, ten obiekt może być już delikatnie przemieszczony. Przez to na naszym zdjęciu również ten ruch będzie widać nawet przy bardzo krótkich czasach naświetlania. Ten efekt może występować, więc trzeba sprawdzić, na ile ten efekt rolling shutter w waszym sprzęcie występuje. Potestujcie sobie po prostu, poróbcie serię zdjęć z elektroniczną migawką, i wszystko będzie jasne. I słuchajcie, czas powoli kończyć. Powiedzieliśmy sobie tutaj o wielu rzeczach, które mają wpływ na ostrość bądź jej brak. Ja jako podsumowanie chciałbym dodać tylko jedną rzecz, że to, co powiedziałem na wstępie, jest w dalszym ciągu aktualne i chciałbym wam po prostu o tym przypomnieć każdym aparatem, i każdym obiektywem jesteście w stanie wykonać zdjęcie, które może nie zawsze będzie ostre jak żyleta, ale powinno być w większości przypadków przynajmniej poprawnie ostre. Widząc wysyp pytań na grupie Halo co dzieje się z moim aparatem, co jest nie tak z moim sprzętem, zdjęcia wychodzą nieostre. No, najczęściej odpowiedź jest zaskakująco prosta. Z waszym sprzętem jest wszystko OK. Z waszą techniką jest coś nie tak, ale nie nie tak do tego stopnia, żeby nie dało się tego naprawić. I mam nadzieję, że w tym filmie, jeżeli Mieliście jakiekolwiek problemy związane z ustawianiem, z poprawnym ustawianiem ostrości, to część z tych rzeczy, o których wspomniałem, da Wam do myślenia i przynajmniej naprowadzi Was na kierunek, w którym możecie szukać problemu. W tym materiale to było na tyle. Dziękuję bardzo, że wytrwaliście do końca. Zostawcie coś po sobie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału i chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma stricte poradnikowa podoba się Wam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do następnego.